dniu dzisiejszym Akademia Zdrowego Przedszkolaka, nowoczesna edukacja żywienia na rzecz wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Dzisiaj gościmy Państwa na terenie naszego przedszkola Jana Brzech w Pucku. Proszę mi powiedzieć, co to będzie za akademia, czego ona będzie dotyczyć? Dzień dobry, Agnieszka Danielewicz, Instytut Żywienia i Rozwoju ELIGO z Gdyni. Dziękujemy bardzo za zaproszenie do Waszej społeczności. Tworzenie warunków do zdrowia dla najmłodszych jest to priorytetowe działanie właściwie w każdym obszarze, w którym dziecko ma styczność albo z placówką, albo z jakimś działaniem. Nasz Instytut od lat wspiera placówki oświatowe w tym, aby pomagać im organizować warunki do utrzymania i pomnażania zdrowia. Żebyśmy mogli to działać, musimy nawiązać nić porozumienia, właściwie zbudować taką platformę porozumienia z całą społecznością, czyli zarówno z dyrekcją placówki, która nas zaprosiła do tego udziału, jak również z kadrą, która przygotowuje posiłki, jak również z rodzicami, a także z najmłodszymi, aby inspirować ich do właściwych postaw zdrowotnych. Dla małych dzieci pojęcie zdrowia jest trudne do zdefiniowania. My nie wiemy, czym dla nich jest zdrowie, bo ich perspektywa jest najdalej dzisiaj po południu, ewentualnie jutro. Natomiast my, jako osoby, które zajmują się edukacją zdrowotną, wiemy, że inwestycja w prawidłowe nawyki żywieniowe, zarówno te, które kształtujemy na poziomie przedszkolnym, jak i te, które modelujemy na poziomie rodziny, to jest klucz do tego, aby rosło zdrowe pokolenie. Trzeba jakby konstruować systemowe rozwiązania. Tutaj placówka, do której zostałyśmy zaproszone, za co bardzo serdecznie dziękujemy, już jest po pierwszym szkoleniu, które odbyło się ponad miesiąc temu, kiedy to rozporządzenie ministra zdrowia wraz z 1 września stało się obowiązkowe, dotyczące środków spożywczych, tych, które są wykorzystywane do planowania żywienia zbiorowego. Także i kadra już jest wyszkolona, i dyrekcja, która brała udział w tym spotkaniu, widziała potrzebę, aby wzmocnić swoje działania ograniczania soli, ograniczania cukru i znaleźć zrozumienie po stronie rodziców. Stąd nasza dzisiejsza obecność. Czy również na tych zajęciach, na tych szkoleniach prowadzi się właśnie też między innymi, jak ten produkt przygotować i jak go podać potem dziecku? Zdecydowanie tak, dlatego że bardzo często spotykamy się z neofobią żywieniową, czyli niechęcią dzieci do próbowania nowych smaków. Więc na naszej akademii, bo dzisiejsze spotkanie jest tylko jedną częścią jakby z wielu działań, które podejmujemy z placówkami, inspirujemy i pokazujemy dobre praktyki, jak przełamywać barierę i odkryć nowy smak. Przypomnę tylko, że dla dzieci najmłodszych smak pierwszy, nowy, pierwszy może być nawet 15 razy. Także bardzo ważna jest tu postawa opiekunów, żeby się nie zniechęcali, żeby inspirowali dzieci do tego, żeby spróbować, bo jedzenie działa wtedy, kiedy trafia do brzuszka, nie wtedy, kiedy leży na talerzu. Zaczyna się to od przedszkola, bo to najważniejszy etap u dzieci, prawda? Bo potem idą dalej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i tak dalej. Czyli chyba najważniejsza jest ta edukacja, żeby zacząć od podstawy, czyli chyba od przedszkola. Dokładnie tak. Dzisiaj będziemy uzasadniać rodzicom, dlaczego właśnie w tym wieku zaczynamy. Bo jest to wiek, w którym mówimy dziś, a nie mówimy jutro. Dla dzieci jest to bardzo ważne, żeby modelować prawidłowe postawy żywieniowe, dlatego że dzieci przyjmują je w sposób bardzo naturalny. Taka jest faza rozwojowa dzieci. W późniejszych latach musimy podejmować działania korygujące i nazywa się to już interwencją korygującą na rzecz zmiany nawyków. A zmiana, jak wiemy, jak się okazało wraz z wejściem rozporządzenia, jest bardzo trudna. Możliwa, ale trudna.